Szczęść Boże, Marta. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, że porozmawiamy dzisiaj trochę na temat spowiedzi, bo nie chciałbym o tym sakramencie mówić tylko z własnej perspektywy jako spowiednika, ale chciałbym usłyszeć o opinii penitenta, czyli jak wyglądała Twoja spowiedź generalna, dlaczego ona była dla Ciebie taka ważna. Podziel się tym doświadczeniem. Szczęść Boże, moja spowiedź generalna no to był gruby kaliber, ponieważ 23 lata bez sakramentu pokuty i pojednania. I do spowiedzi generalnej przygotowywałam się kilka dni. I to był taki czas, kiedy Duch Święty niesamowicie mówił, pokazywał te wszystkie przestępstwa wobec Bożej miłości z tych wszystkich lat. I niesamowite było to, że nie tylko Pan Bóg mówił do mnie na adoracji podczas modlitwy, ale czasami w najmniej oczekiwanych momentach, kiedy oglądałam film, kiedy jechałam tramwajem. I te grzechy po prostu w pamięci wyskakiwały jak popcorn. To były takie niesamowite sytuacje, kiedy ja wiele rzeczy wyparłam, o wielu rzeczach zapomniałam, a Pan Bóg to wszystko pokazywał. I prosiłaś Pana Boga, żeby... O światło, tak. Aha. I żeby też Tobie przypomniał, że wydałaś sama taką otwartość, wyraziłaś, że Panie Boże, przyjdź i przypomnij mi, żebym mogła się dobrze wyspowiadać, bo to jest część mojej historii. Tak, ja chciałam przede wszystkim poważnie podejść do tematu. Nie na zasadzie idę szybki prysznic, tylko porządnie się wyszorować po prostu. Także kilka kartek A4 drobnym druczkiem. Ja to wszystko spisywałam, ponieważ czułam, że nie jestem w stanie jakby iść i tak po prostu z biegu się wyspowiadać. Chciałam podejść poważnie, odpowiedzialnie do tematu. Myślę, że największym problemem było w ogóle uświadomienie sobie, żeby uznać, że grzech jest grzechem. Bo jeżeli żyje się przez ileś lat jakimś danym schematem i człowiek myśli, że to jest zupełnie normalne, przecież wszyscy tak żyją, myślę teraz konkretnie o grzechach na przykład nieczystych, to później bardzo trudno przedstawić zwrotnicę myślenia, żeby jednak uznać, że no nie, to mi zrywa kontakt z Panem Bogiem, więc ja chcę zrobić wszystko, chcę prosić Boga, żeby dał mi łaskę, żebym ja poczuła obrzydzenie do tego. Czyli grzechu. Można powiedzieć, że nawrócenie to jest trochę takie podkręcenie standardów. Tak. Tak, w takim rozumieniu, co jest słuszne, a co nie. Tak. Co można zaakceptować, a czego nie można zaakceptować. Dokładnie. Mhm. A powiedz, co było dla Ciebie najtrudniejsze w spowiedzi świętej? Spowiedź generalna wiązała się, no, tak jak już wspomniałam, z dużą szczerością. Kapłan, który mnie spowiadał, to był ksiądz proboszcz tej parafii, tego kościółka, w którym doświadczyłam tej wielkiej łaski, miłości Pana Boga, która biła od Najświętszego Sakramentu. Był to kapłan już w średnim wieku, dlatego myślę, że największy wstyd chyba towarzyszył wyznawaniu grzechów związanych ze sferą seksualną, sferą nieczystości. Mhm. Tym bardziej, że wiele osób w ogóle uważa, tak, że te grzechy nieczyste są wręcz synonimem grzechu. Tak. Że jakby w ogóle innych grzechów nie było. Tak? Więc rzeczywiście czuję pewną wstydliwość, bo mamy wrażenie, że jeszcze pobudzimy tego spowiednika. Tak, jak sobie poradziłaś w ogóle z tym wstydem? No bo to, że go odczuwałaś, naturalna rzecz, ale co Ci pomogło przygotować się i też przełamać, żeby jednak wypowiedzieć te grzechy w konfesjonale? Pojawiło się takie skojarzenie z wizytą lekarską. Mhm. Ja osobiście, idąc do lekarza, wstydzę się rozebrać, ale wiem, że to jest potrzebne, żeby lekarz mógł mnie zbadać. Mhm. I tak samo stanięcie w takiej nagości duchowej przed kapłanem spowiednikiem jest niezbędne, żebym mogła doświadczyć tej łaski uzdrowienia w sakramencie pokuty i pojednania. Także też modliłam się o to światło, o to, żeby dobrze te rzeczy ująć, żeby ani nie powiedzieć ich zbyt ogólnikowo, ani też nie wchodzić w szczegóły. Bardzo wyraźnie miałam takie światło, że przecież kapłan też jest mężczyzną, tak? I nie chciałam w żaden sposób pobudzać jego wyobraźni, ani przy okazji też swojej. Więc modliłam się o taką mądrość do Ducha Świętego, żeby nazwać rzeczy po imieniu, ale jednak w taki sposób, żeby Duch Święty, żeby mu nie było wstyd po prostu Duchowi Świętemu. Dobrze, tu wspomniałaś o modlitwie. Powiedz, jaka konkretnie modlitwa towarzyszyła Ci w przygotowaniu do spowiedzi świętej? To był czas taki początków mojego nawrócenia, także byłam taką naprawdę jeszcze początkującą neofitką, więc wertowałam najróżniejsze modlitewniki. Szukałam modlitw do Ducha Świętego, ale od samego początku, bo najbliższa chyba jest mi taka modlitwa sercem, taka modlitwa spontaniczna, bo ja czuję, że kiedy wchodzę w regułki, to moje serce się nie modli. Że ja mogę po prostu czasami, mam takie wrażenie, że klęczę w kościele, nawet w pierwszej ławce, a moje serce w tym czasie leży rozwalone na kanapie. A ja się modliłam o taką relację z Panem Bogiem, o taki z Nim kontakt, że nawet kiedy ja leżę rozwalona na kanapie, to moje serce może klęczeć.
Dlatego ta modlitwa, taka spontaniczna modlitwa własnymi słowami, pomaga mi wejść w tą realną relację, tak, z Panem Bogiem, że ja wiem, co mówię, wiem, co chcę powiedzieć i to nie jest tylko takie puste odklepanie. Tak jak często mamy problem z różańcem, że mamy wrażenie, że nawet jedno dobrze wypowiedziane Zdrowaś Maryjo to jest tak naprawdę duża łaska, bo często już to mówimy zupełnie automatycznie. Trochę ma się to jak sprawa gry na jakimś instrumencie, że na początku musimy poznać funkcjonowanie tego urządzenia muzycznego, poznać nuty i dopiero kiedy to znamy, możemy sami wygrać jakieś melodie. Na początku te, które są napisane, a potem stajemy się wirtuozami, nawet sami możemy tworzyć. To chyba podobnie jest z modlitwą. Jeżeli potrzebujemy u początku tych regułek, trochę się nimi napełnić, trochę się w nich rozsmakować, a potem już będziemy potrafili te normalne dialogi z Panem Bogiem układać, bo zobaczymy, jak inni się modlili i w wyniku tego też i my zbudujemy pewien własny styl, własną wrażliwość. Nie? Też im dłuższa modlitwa, im dłużej idziemy drogą z Panem Bogiem, też myślę, że ta relacja się pogłębia i tym bardziej spotykamy przyjaciela, kogoś bliskiego, kto nas kocha. Wychodzimy z tych schematów i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nie pisać takiego podania: ja, Marta, przybyła, proszę o odpuszczenie mi grzechów w trybie 14 dni z poważaniem, grzesznica Marta przybyła, tylko ja idę do przyjaciela z całą taką otwartością serca, bez właśnie takiej sztywności, takich schematów. A czy zdarzyło ci się skłaniać kogoś do spowiedzi, dzieląc się doświadczeniem i zachęcając, że to może pomóc w jego sytuacji duchowej, w ogóle emocjonalnej? Jest duży wstyd przed taką nagością właśnie, przed tym, co kapłan o mnie pomyśli. Także wielokrotnie prowadziłam różne rozmowy z osobami mi bliskimi lub takimi gdzieś spotkanymi zupełnie przypadkiem w cudzysłowie. Ja myślę, że największy opór to jest właśnie ta szczerość, żeby najlepiej tak to wszystko powiedzieć, żeby najlepiej nic nie powiedzieć. Nie zabiłam, nie ukradłam i koniec spowiedzi. Ale jednak mówienie o tym, jakie łaski, jakie owoce przynosi takie szczere stanięcie przed Panem Bogiem, myślę, że o tym trzeba mówić. O tym doświadczeniu, wie ksiądz, moja spowiedź generalna, ja jeszcze kompletnie nie znałam Pisma Świętego. Ja nie znałam w ogóle przypowieści o miłosiernym Ojcu, ale później, poznając to konkretne Słowo Boże, ja zrozumiałam, że w momencie spowiedzi generalnej czułam dokładnie to samo, co tam jest opisane. Czyli przychodzę w tym gnoju, w tych podartych szmatach do Ojca Miłosiernego, doświadczam, że On mi wybiega wzruszony na spotkanie. On zawsze wychodzi z tą inicjatywą. On wkłada w moje serce pragnienie tego oczyszczenia, tego spotkania z Nim, żeby nie było żadnych barier, które nas dzielą. I wtedy jest to poczucie, że dostaję tą szatę nową, białą, czystą, wypłukaną we krwi baranka, że mam te sandały, ten pierścień i tą godność, którą tak naprawdę sama sobie przez te lata odbierałam. Powiedziałaś o przygotowaniu do spowiedzi świętej, o samym momencie spowiedzi. A jakie były wydarzenia po spowiedzi, jakie były jej skutki? Wydaje mi się, że to może bardzo mocno przekonać osoby, kiedy zobaczą konkretne owoce tego sakramentu. Jakie ty zaobserwowałaś po spowiedzi generalnej owoce? Piękna łaska to w ogóle było usłyszeć: i ja odpuszczam tobie grzechy. Ja przez lata, będąc po tej ciemnej stronie, kierowałam się raczej zasadą oko za oko. I przychodzę teraz do Boga, który nie będzie odgrzewał tych kotletów niewyspowiadanych, tylko który po prostu daje mi nową, białą, czystą kartkę. Także spotkanie z taką miłością, która mnie nie ocenia, nie punktuje, tylko mówi: ja już nie pamiętam. Ja się cieszę, córko, że ty wróciłaś, ja czekałem, tęskniłem za tobą i to doświadczenie tej bezgranicznej miłości. Czyli poczucie bycia zaakceptowaną przez kogoś najważniejszego. Tak, okay. Bezwarunkowo. Mhm. No i co najważniejsze, kiedy ja zaczęłam uczęszczać na Eucharystię, z wielką zazdrością patrzyłam na katolików, którzy mogą wyjść z ławki, podejść do stopni ołtarza i na słowa kapłana ciało Chrystusa powiedzieć amen. Ja już wtedy wiedziałam po doświadczeniu pierwszej adoracji w swoim życiu, że to już nie jest białe kółko. Także adoracja, patrzenie na Boga to jedno, ale wtedy w moim sercu ta świadomość, że można Go jeszcze przyjąć, to było wtedy moim największym marzeniem. Także myślę, że właśnie możliwość przyjęcia Pana Boga żywego, autentycznego była takim największym owocem. No i będąc w nim relacji, jeżeli nasza więź nie jest zerwana poprzez grzech ciężki, ja widzę bardzo wyraźnie, że kiedy jestem blisko Pana Boga, kiedy ja regularnie korzystam z sakramentu pokuty i pojednania, ja mam relację. Ja widzę, słyszę, czuję, doświadczam Bożej obecności.
Wtedy jest niesamowite działanie Ducha Świętego, kiedy On działa przez faktycznie przez Słowo Boże, przez drugiego człowieka. I ja wtedy widzę te wszystkie przypadki w cudzysłowie, kiedy to Duch Święty się inkognito przechadza przez moją codzienność. Kiedy jestem w stanie grzechu ciężkiego, albo kiedy tych drobnych w cudzysłowie grzeszków mi się trochę nazbiera, to ja czuję, że tam są zakłócenia na tej naszej linii. Także tutaj przede wszystkim to. A powiedz, jakie słowa byś powiedziała dla księży, żeby ta spowiedź była dla penitenta łatwiejsza? Czyli nad czym uważasz, że księża jeszcze mogliby popracować, co mogliby jeszcze ułatwić w kontakcie z sobą, aby ta spowiedź była jeszcze owocniejsza dla ludzi? Pierwszy warunek to nasuwa mi się, żeby spowiedź nie odbywała się w trakcie Eucharystii. Wielokrotnie jakby też się z tym spotkałam i moment, kiedy ja tutaj się spowiadam, a jednym uchem słyszę, że w tym momencie jest moment przeistoczenia i ja chciałabym oddawać chwałę Bogu, a nie teraz tutaj po prostu zostawiać swoje brudy przy kratkach konfesjonału, to mnie bardzo rozpraszało i uważam, że ta msza święta w ogóle nie jest w tym momencie przeżyta, ona jakby w ogóle jest poza takim moim doświadczeniem żywym. Także to jako pierwsza sprawa. No to od razu powiem, że dla mnie jako spowiednika też to jest trudne. Jak byłem w parafiach, kiedy w trakcie mszy świętej odbywała się spowiedź święta, to mi nawet ciężko było się skupić na wymianie grzechów, tak, przez penitenta, a już w ogóle sformułować myśli, kiedy grał organista i było głośno i ludzie odpowiadali, to był dramat, no bo utrzymanie takiego spójnego wątku, tak, nauki, i domyślam się, że też dla tego penitenta, żeby to wysłuchać i od razu zapamiętać i potem wdrożyć w życie, było to prawie niemożliwe. Więc no, nad podzeniem takim praktycznym pewnej przejrzystości sakramentu jest to utrudniające. Bardzo cenię sobie, kiedy kapłan wychodzi mi naprzeciw, kiedy na przykład ja wymieniam kolejne grzechy, on się zatrzymuje i daje mi też możliwość do takiej autorefleksji, ale też chcę dopytać. To nie ze wścibstwa, tylko po prostu dlatego, że chcę lepiej rozeznać sytuację, żeby lepiej mi doradzić, lepiej mnie nakierunkować. Także bardzo sobie cenię kapłanów, którzy pytają. Też wiem, że niektóre osoby jakby nie chcą tych pytań, bo to jakby w ich przekonaniu godzi w ich prywatność. No ale no, jeżeli przychodzimy do Pana Boga tak, żeby zrzucić ten balast z naszego serca, no to już nie ma mowy o prywatności. Tak? Także albo się spowiadam tak naprawdę otwartym sercem, albo po prostu no, to jest tak naprawdę no, taka trochę ułuda, takie samousprawiedliwianie się często. Czy chciałabyś, żeby sakrament był dialogiem, tak, a nie tylko wypowiedzeniem swoich grzechów, usłyszeniem nauki, która bardzo często nie odnosi się typowo do twoich grzechów, nie jest, tak byśmy powiedzieli, nowocześnie wyprofilowana, tylko jest po prostu takim dodaniem otuchy, ale nie wiadomo jakby do którego punktu tego, co powiedziałaś. Okej, czyli personalizacja typowo spowiedzi. No powiem ci od strony spowiednika, jak to wygląda, że my jesteśmy aktywowani do lepszych spowiedzi w tym momencie, kiedy ktoś inaczej wymienia grzechy i kiedy wychodzi z formułek. Czyli kiedy chce nawet powiedzieć choćby jedno czy dwuzdaniowe dopowiedzenie do konkretnego grzechu, kiedy inaczej ubiera to w słowa niż standardowo, tak? Katolik w Polsce, który powie, że przeklinałem, kłamałem i w piątek na mięsie zupę gotowałem, tak? I to jest koniec grzechów i właśnie i jeszcze w niedzielę nie byłem na mszy świętej. Kiedy pojawiają się kolejne, kiedy wchodzi się w głąb, to kapłan to wyczuwa i wie, że ktoś podchodzi bardzo poważnie do spowiedzi świętej i wtedy go to mobilizuje. Więc wydaje mi się, że też bardzo dużo zależy od penitenta. I tutaj taka wskazówka, że warto by było u początku spowiedzi świętej też powiedzieć o tym kapłanowi. Zdawałoby się, że to niby jest oczywistość, ale patrząc nawet ja na własne doświadczenie ilości spowiedzi, które zarówno sam odbyłem, jak i spowiadałem jako spowiednik, że one są trochę tak byle jak przeprowadzone. Więc kiedy ktoś na przykład u początku powie, proszę księdza, sakrament spowiedzi jest dla mnie bardzo ważny, bardzo chciałabym, aby ksiądz się ustosunkował do niektórych moich grzechów, które zaakcentuję, to nie wierzę, że później ksiądz by się do tego nie ustosunkował. Nie? Więc nasza interakcja i nasze wychodzenie ze schematu owocuje wychodzeniem ze schematu księdza. Ale też zdarzyło mi się właśnie wchodzić bardzo w głąb swoich grzechów i kapłan po prostu przerwał
już było po prostu, ja odpuszczam tobie grzechy, odpukanie, mimo że to był dyżur w konfesjonale całodzienny, także kapłan nie spieszył się na Eucharystię, żeby ją odprawić. To już taka typowa byle jakość. Tak, także też tak się zdarza. I też myślę, że duża mądrość od Ducha Świętego, bo myślę, że często jest w takich osobach, które faktycznie chcą podejść poważnie do tematu, żeby spowiedź poprawić. Czyli żeby jednak, a może ja pójdę w sumie, nie wiem, może dzisiaj, może jutro poprawię tę spowiedź, bo w moim przekonaniu ona nie była doskonała. I teraz, żeby przyjąć tą prawdę, że obojętnie jaki kapłan siedzi w konfesjonale, jak podszedł do tego sakramentu, to jego rozgrzeszenie jest tak samo ważne, jakby ojciec Pio nas rozgrzeszał. Także myślę, że to też jest ważna sprawa. No tak, żeby przypominać, że nie od naszych odczuć i od naszej psychologii zależy skuteczność sakramentu, tylko jest po prostu łaska, jeśli je rzeczywiście żałuję i postanawiam poprawę i wszystkie te punkty pokuty realizuję prawidłowo, no to rozlewa się łaska miłosierdzia. Ile trwała twoja spowiedź generalna? To były jakieś 3 godziny. A dlaczego tak długo? No bo przeważnie jak się mówi o spowiedzi, to ludzie powiedzieli, no to przecież 5 minut. Idziesz, wypowiadasz co trzeba i wychodzisz. Więc dlaczego aż 3 godziny? Co się złożyło na tą spowiedź generalną? Tyle lat bez Pana Boga. Także żeby to wszystko wypowiedzieć, też spowiedź była właśnie przeplatana rozmową, która bardzo mi pomogła. Wybór kapłana tak naprawdę to był kapłan z małego drewnianego kościoła, gdzie doświadczyłam właśnie miłości Pana Boga, bijącą od Najświętszego Sakramentu. I cieszę się, że to nie była spowiedź w konfesjonale. Nie wyobrażam sobie klęczeć 3 godziny przy kratkach konfesjonalu i skupiać się na tym, że mnie bolą kolana, a nie na tym, co chcę powiedzieć. Dlatego umówiliśmy się po wieczornej mszy świętej. Także wiedziałam, że ksiądz ma wolny wieczór, że się nie spieszy, że nie patrzy na zegarek. I spowiedź odbyła się w kościelnych ławkach. Kapłan siedział przede mną, ja w pozycji półsiedzącej, półklęczącej byłam za nim i w ten sposób się spowiadałam. Mhm. A dlaczego właśnie konkretnie ten kapłan? Powiedziałaś, ponieważ był on w tym małym kościółku, gdzie doświadczyłem Pana Boga. Oczywiście miejsce swoje robi, powoduje pozytywne skojarzenia, przypomina nam to doświadczenie spotkania osobowego Boga. Ale czy gdybyś miała komuś poradzić, na co zwracać uwagę, wybierając spowiedników, to czy masz takie wytyczne? W moim przypadku tak naprawdę, no to przypadek to kiepskie słowo, ale ja nie znałam nawet kapłanów. Ja nie przeprowadzałam żadnej selekcji, bo nie miałam w kim, bo nie znałam po prostu księży. Ale patrząc na sposób sprawowania mszy świętej przez tego księdza, bardzo mnie uderzało, w jaki sposób trzymał Pana Jezusa w momencie przeistoczenia. Jego spojrzenie, jego wzrok, jego rozmodlenie, jego otwartość w stosunku do ludzi, kiedy widziałam, że ci ludzie do Niego się garną i On ma otwarte serce dla nich. Kapłan, który autentycznie widziałam, że kocha ludzi, kapłan, który kocha być kapłanem. I to mnie tak bardzo uderzyło. Także poczułam wielkie zaufanie i też jego otwartość. Ja widziałam tą radość, że on się cieszy, że po prostu będzie mógł mnie wyspowiadać. Bardzo mi też pomógł, kiedy przyznał, że kiedy ja się dzieliłam, że jestem zestresowana, bo to przecież tyle lat, on powiedział, dziecko drogie. Mój rekord to jest pan, który po prawie 70 latach się spowiadał na łożu śmierci, tak? Też podczas pierwszej komunii świętej, przed pierwszą komunią świętą spowiedzi, przez te wszystkie lata nic. Także tak mnie to trochę umocniło, że jeszcze nie jestem przypadkiem aż tak bardzo beznadziejny. A czy kazania, które księża mówią, też są dobrym probierzem, czy zapowiedzią lepszego sakramentu pokuty i pojednania? Lepszego mówię w sensie wartości nawet rad i nauk, które dany ksiądz wypowiada. Ja myślę, że to dużo mówi o kapłanie, w jaki sposób on właśnie prowadzi homilię. I nie chodzi tu o jakieś piękne, górnolotne stwierdzenia, piękne słowa, tylko jakby chodzi o tą otwartość serca. Nieraz jest tak, że kapłan posługuje się bardzo prostym językiem, a ludzie po prostu są dotknięci, bo on mówi z serca, on mówi z ducha. Osobiście, kiedy słyszę kazania na zasadzie ze strony kazanie.pl, no to jednak troszeczkę mnie to blokuje i zastanowiłabym się, czy do takiego kapłana pójść. Też zdarzało mi się na przykład, będąc w kolejce do spowiedzi, ksiądz, który mówił bardzo głośno, był starszym kapłanem, już nie dosłyszał. Ja przy każdym odpukaniu słyszałam jakby to samo zdanie powtarzane, czyli właśnie zero odniesienia się do tej indywidualnej osoby, do tej konkretnej sytuacji, tylko po prostu jedno zdanie dla wszystkich. Także myślę, że kazanie ma duże znaczenie.
Czyli w skrócie można powiedzieć, że jest ważne, aby mówił z serca to kazanie, czyli żeby rzeczywiście było widać, że te treści go samego przemieniają, że one nie są tylko wyuczone, bo mogą być mądre, ale nie wpływające na jego osobiste życie duchowe. Tak, bo często są tylko teorią, a jednak ludzie wyczuwają, kiedy kapłan otwiera serce i też potrafi w takiej szczerości podzielić się tym, że on też jest grzesznikiem. Czasami mam takie wrażenie, że kapłan na ambonie sprawia takie wrażenie, że tu jest sakrum, a w kościelnych ławkach jest profanum. A jednak jeżeli kapłan stanie w takiej szczerości, że przecież on też się spowiada, nie jest tylko spowiednikiem, że on też się boryka z grzechami, też te grzechy wracają jak bumerang, też jest czasami zniechęcony swoją grzesznością, bo ciągle po prostu musi się spowiadać z tego samego. Myślę, że to też ludzi bardzo umacnia i tak ich buduje, że się też nie zniechęcają swoją grzesznością. Ja pamiętam z seminarium bardzo ważną myśl od ojców duchownych, którzy mówili, że dobrym kierownikiem duchowym, spowiednikiem może być ten, który sam ma życie duchowe i który się sam spowiada. Tak, bo nie jesteśmy w stanie prowadzić do czegoś, co jest nam obce. Nie? Tak jak w każdej rzeczywistości ludzkiej, tak i również i w tej przestrzeni boskiej. Też myślę, że ważne jest jednak miłosierdzie kapłana. Spotykałam się z osobami, które często mówiły, że były wręcz zaatakowane taką dużą oceną, taką wyniosłością, brakiem miłości. Także myślę, że czasami warto mówić też radykalnie, ale jednak, żeby w tym wszystkim była miłość. Nie takie po prostu, ja tutaj jestem po prostu od wytykania wszystkiego, a ty po prostu masz się podporządkować. Tylko jednak miłość, ale jednak twarda, ale jednak mimo wszystko miłość do penitenta. Wielu katolików docenia stałe spowiednictwo, że mają wybranego księdza, którego zawsze się spowiadają. Czy ty uważasz, że spowiedź w stałym miejscu u stałego księdza jest pomocna? To zależy, czy ktoś się spodziewa i zależy mu tylko na odpukaniu, czy faktycznie na głębokiej spowiedzi. Ja jakiś czas temu zaczęłam się łapać sama na tym, że mimo, że mam stałego spowiednika, to czasami chciałabym iść jednak do obcego księdza. No bo tutaj, no co Marta, ty teraz tutaj głosisz świadectwo, ewangelizujesz, że to już musisz być taka święta. I czasami taki zwykły ludzki wstyd powodował, że mnie korciło i czasami temu ulegałam, później żałowałam i czułam się bardzo nie fair w stosunku do Pana Boga. Że ja tutaj teraz zgrywam taką świętoszkowatą Martę, a do swojego kapłana spowiednika idę po prostu już najlepiej relikwie na ołtarze ze mnie brać. Także myślę, że to jest bardzo ważne, ale to też jest bardzo trudne. I dla mnie stały spowiednik to jest po prostu takie poodsuwanie wszystkich mebli. Nie tylko umycie podłogi tam, gdzie widać, ale właśnie odsunięcie wszystkich mebli, żeby tam się dobrać najbardziej do tego brudu, który często ujrzy światło dzienne tylko przed świętami, kiedy robimy takie generalne porządki. Dla mnie stały spowiednik to jest takie doświadczenie też Jezusa, którego nie interesuje taki ten piękny salonik w moim sercu, gdzie zapraszam gości, czyli właśnie moich znajomych, księdza proboszcza, tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam czytają moje teksty na blogu i mają taki fałszywy obraz Marty, że już po prostu jest święta, a to guzik prawda. Ja nie lubię słowa nawrócenie, bo ono sugeruje czas dokonany. Ja często podkreślam, że moment spotkania Boga to był dopiero początek tej całej drogi, nawracania, czas niedokonany, który będzie trwał do mojego ostatniego oddechu. I stały spowiednik to jest taka, myślę, możliwość wprowadzenia Jezusa do piwnicy mojego serca. Ja mam wrażenie, że tam jest ciemno, że tam śmierdzi stęchlizną, że jest masa pajęczyn i ja tam wcale nie mam ochoty wchodzić, bo ja nawet nie wiem, co tam znajdę. Ale jeżeli kapłan mnie zna, zna moją historię i ja nie muszę znowu zaczynać od Adama i Ewy wszystkiego od początku, to myślę, że to prowadzenie jest dużo głębsze i dużo mądrzejsze. I wtedy kapłan faktycznie może mnie poprowadzić indywidualnie i dużo więcej wyniosę z tej relacji. Wtedy zupełnie inaczej rady się kształtują. Tak. Kapłan wie też, o co bardziej dopytać, no bo ma szerszy kontekst. Jest, tego, czy mam problem. I też widzi drogę, jaką przybywasz właśnie i jak zarówno z czym wracasz od ostatniej spowiedzi, ale również kim jesteś, poznaje też twój temperament, więc wie i te rady są bardziej trafione w punkt. Tak, myślę, że dokładnie tak jest. No tylko mówię, to też jest łaska. To też jest łaska, myślę, że tutaj dużo modlitwy do Ducha Świętego, żeby też tą odwagę mieć. Ta prawda, która nas faktycznie wyzwala, żeby ją przyjąć. Nie też, żeby się dołować,
bo ta prawda o mnie samej nie ma mnie zgnoić, nie ma mnie wdeptać w ziemię, tylko ma sprawić, że ja po prostu no, zepnę tyłek i będę miała faktycznie chęć poprawy, że będę chciała być lepszym człowiekiem. I to, co mówisz, wskazuje na to, że spowiedź jest nieustanną współpracą zarówno z Panem Bogiem, jak i również z spowiednikiem, który jest przedstawicielem Pana Boga, ale ma w sobie ten ciągle czynnik ludzki. No właśnie, jeśli jesteśmy przy tym czynniku ludzkim, to czasami jest on zły, czasami on idzie trochę za daleko. I czy ty jako penitentka uważasz, że masz prawo do tego, aby postawić opór, jeśli coś jest nie tak w spowiedzi? Myślę, jak jest twoja tak. intuicja? Zdarzyło mi się, kiedy kapłan, podczas kiedy ja wyznawałam grzechy nieczyste, bardzo mocno zaczął wchodzić w szczegóły. I ja czułam, że to nie jest z Ducha Świętego. To nie ma na celu jakby lepiej mnie poprowadzić, tylko to było bardzo niezdrowe. Także ja ten temat ucięłam. Spowiedź skończyłam dość szybko, już bez wchodzenia w szczegóły. I myślę, że miałam do tego prawo. I też kilkoro znajomych jakby dzieliło się podobnym doświadczeniem podczas spowiedzi i myślę, że po prostu to trzeba ucinać. No i tutaj to potwierdzę, że rzeczywiście tak jest, że trzeba też mądrości, bo ten czynnik ludzki może poprowadzić nas na bezdroża. Tak, więc mieć tak też w sobie odwagę, nie? Że właśnie ja nie przychodzę tutaj do pełnego posłuszeństwa z wyłączeniem intelektu, tylko wiem, że po drugiej stronie, mimo że otrzymam miłosierdzie Pana Boga, jest człowiek. Nie? I jeśli są rzeczy, które mogą być dla mnie toksyczne, mam prawo do tego, żeby powiedzieć nie i żeby postawić pewną granicę. Dokładnie, żeby też nie popaść w takie spoglądanie na kapłana, że to jest po prostu, no jest to jakby Jezus ubrany w ciało spowiednika, ale jednak nadal to jest człowiek, który też jest grzeszny, też jest słaby, też jest marny i też cały czas ta mądrość i czujność. No Pan Bóg tak to zorganizował, że wszystkie sakramenty, które otrzymujemy, one są nam dawane przez ręce Kościoła, a w Kościele są ludzie. Więc zawsze to będzie obciążone i byśmy powiedzieli, dlaczego mogłoby się to odbywać w naszym umyśle, tak? Ale wiemy, co by było, gdyby to się odbywało tylko wewnątrz nas. Wtedy nie byłoby osoby, która nam to zobiektywizuje, która podda to pod pewną ocenę, która naprowadzi. Wtedy by to było jeszcze bardziej niebezpieczne. Dlatego mimo, że są te potknięcia, trzeba się cieszyć, że jednak mamy ten ludzki kształt Bożych sakramentów. I też kształtowanie naszej pokory, bo jednak iść do drugiego człowieka i uzewnętrznić swoje serce też wymaga jednak pokory. A ona jest taka ważna w życiu duchowym. Amen. Amen. Zadośćuczynienie. Bardzo ważna kwestia w spowiedzi świętej, bo wielu przeciwników i Kościoła, i wiary mówi, a ci katolicy to mają tak wygodnie, bo kiedy chcą, to sobie pójdą do konfesjonału, ksiądz odpuka i problem z głowy i dalej mogą robić to samo. A jednak przecież my wiemy, że jednym z głównych warunków dobrej spowiedzi jest zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom. Powiedz, jak ty rozumiesz zadośćuczynienie? Co ci pomaga w zadośćuczynieniu? Czy miałaś sytuacje, które od ciebie wiele wymagały, aby to prawidłowe zadośćuczynienie mogło być zrealizowane? Myślę, że taką bardzo trudną sytuacją był moment, kiedy stawałam twarzą w twarz z osobą, którą oczerniłam. I dostałam od Ducha Świętego odwagę, żeby powiedzieć jej to, że słuchaj, źle na twój temat mówiłam, przepraszam. Miałam wąski obraz sytuacji, nie pytałam u źródła, tylko usłyszałam coś i po prostu przekazałam to dalej. Także myślę, że duża odwaga, ale też sposób, w jaki ta osoba to przyjęła. I ten sposób, który mnie nie potępił, to był też miłosierny sposób przyjęcia tej prawdy. To mi dało też odwagę, żeby w ten sposób postępować. Chociaż są i takie sytuacje, że nawet jeśli ktoś negatywnie mógłby zareagować, to i tak jako wierzący staramy się to zadośćuczynienie przewidzieć, tak. Tak? Bo nie możemy jakby wyjść z takiego punktu, że ono może dokonywać się tylko tam, gdzie ktoś dobrze mnie przyjmie. Tak, nie, my od swojej strony też musimy podejmować wysiłek. Nie? Kolejnym takim owocem na przykład było, jak Pan Bóg mi pokazał, że posłał mnie jako tą nawracającą się Martę do tych miejsc skrajnie odwrotnych, gdzie ja bym sama poszła. Czyli na przykład tak jak przez lata byłam zwolenniczką aborcji, to zatrudnienie się w domu pomocy społecznej, gdzie podopiecznymi były dzieciaki leżące z głęboką niepełnosprawnością. I tak naprawdę wchodząc na oddział, ja zobaczyłam dzieciaki, zamordowaniem których byłam przez lata. I to, że ja się nimi opiekowałam, ta zmiana pampersów, wycieranie śliny kapiącej z ust, myślę, że to też było takim pewnym sposobem, gdzie Pan Bóg dał mi łaskę, żeby naprawić gdzieś ten mój stary tok myślenia. Podobnie hospicjum. Ja przez lata nie miałam za grosz empatii,
miłości do osób starszych, schorowanych. Nie rozpatrywałam w ogóle już w kategoriach jakby ludzi. To był taki czas, kiedy po prostu ja uważałam, też co oni właściwie wiedzą o życiu, o świecie. Później posługa w hospicjum, kiedy również się nimi opiekowałam, też dla mnie był takim momentem, kiedy ja mogłam zadośćuczynić. Mogłam zrozumieć swój błąd i zobaczyć, że mój tok myślenia był totalnie nieprawdziwy, totalnie zakłamany. Ciekawe rozwiązanie. Czyli jeśli mamy jakiś grzech, to szukamy pewnej przeciwwagi dla niego, w nią się angażujemy i przez to również zmieniamy swoje myślenie. Nie? Jak święty Paweł mówił, nawracanie to jest zmiana myślenia, bo nie jest tylko sztuką zaprzeć się i powiedzieć, o, będę od teraz nad sobą pracował i już nie będę tak robić, bo ciągle ten stary człowiek będzie nas zachęcał, żeby na nowo to wejść, bo już będą te ścieżki wytarte. Więc trzeba zmienić myślenie. Jak zmienimy myślenie? Angażując się w rzeczy, które są odległe od grzechu, które właśnie są tą przeciwwagą. Nie? Czy jak mówiłaś, nie? Byłaś zwolenniczką aborcji, no to idziesz i zajmujesz się na przykład dziećmi, tak? Albo osobami starszymi. Zaczynasz doceniać wartość życia. No to rzeczywiście można by było nawet sobie taką tabelę zrobić, nie? Wymieniając swoje grzechy, potem pomyśleć, co muszę zrobić, aby mój wzrok był skierowany w drugą stronę. Tym bardziej, że jeden z świętych, bodajże święty Franciszek Salezy, powiedział, że są dwa sposoby pracy nad grzechem. Jedno to jest taka walka konkretnie z grzechem, że biorę oręż i z nim toczę bój, a drugi to jest czynienie miłości, miłosierdzia. I powoduje to, że w moim sercu jest mniej miejsca na grzech, ponieważ tam weszła miłość. Nie? Więc mamy i pozytywne, i negatywne podejście do tematu. I też myślę, że jeżeli otworzymy serce, faktycznie powiemy Panu Bogu, ja chcę zadośćuczynić, to On wyjdzie z taką łaską, która nas uzdolni do tej konkretnej posługi, że w tym już nie będzie jakby nas. Bo ja często powtarzam, że ja nie mam swojej miłości. Każda miłość, którą mogłam zanieść, czy do hospicjum, czy do DPS-u, to była miłość odbita od Pana Boga. Ja nie mam swojej miłości, żeby cały czas mieć świadomość, że wszystko jest łaską. I też wiemy doskonale, że ta modlitewka tak naprawdę zadana jako pokuta, to jest tylko namiastka tego wszystkiego. To nie ma takiej mocy sprawczej, no bo co za problem, tak, usiąść w ławce, odmówić dziesiątkę różańca, ale jednak wyjść poza nasz komfort często, no to już wymaga dużo więcej, ale to też nas kształtuje. I tak jak ksiądz wspomniał o tych korytarzach, o tych wydrążonych już przez grzech, przez te schematy, ja widzę, jako przez lata będąca po tej ciemnej stronie, że wrócić z tej drogi w ogóle do punktu zero, skąd startuje większość ludzi, którzy na przykład byli w kościele od początku i od tego punktu zero dopiero zacząć iść tak naprawdę z Panem Bogiem, to ta droga jest bardzo długa. I też, żeby się nie zniechęcać, mówię tutaj szczególnie do osób, które spotkały Pana Boga w dorosłym życiu, że ten stary człowiek cały czas będzie. Ja cały czas doświadczam walki, nowe stworzenie, ale też jest ten stary bydlak we mnie. I to jest cały czas taka walka, jak takie przyciąganie liny. To się czasami czuję jak taka szmaciana lalka. Dobro i zło, dobro i zło. I żeby się też nie zniechęcać, bo ta walka będzie. Tak jak na początku mojej drogi było dużo łaski Pana Boga. Ja czułam, że mi się miłość po prostu wylewa uszami. Ja kochałam wszystkich ludzi. Później zauważyłam, że Pan Bóg ten parasol stopniowo składa i daje mi przestrzeń na tą wierność, kiedy to ja muszę zawalczyć o to, żeby często się ugryźć w język, żeby nie zachować się tak, jak zachowałaby się stara Marta. Ale gdyby tego nie było, to by nie było żadnego rozwoju. Także myślę, że to jest wielka mądrość Pana Boga, że coraz mniej cukierków duchowych, że te okresy strapienia, pocieszenia jednak się przeplatają. Brawo. Także nie tylko się spowiadajmy, ale też zmieniajmy się w wyniku spowiedzi. Dokładnie. Amen. Amen.